Informacją dnia jest to, że zmarła Anna Przybylska w wieku 35 lat. Źle się czuła, źle się czuła. Ale. Lekarze tak ją leczyli. Przypniesz mi to? Przypniesz mi mikrofon? Bo nie trzymam. Przypnij masz. Gdzie mam przypiąć? Gdzieśkolwiek. Tylko rozplącz, bo się zaplątało. Kurde, teraz mi chodzi. Dobra, mam wiem, ręce. Kurczę. Nie wiesz. Wszystko wiem, wszystko wiem. Gdzie mam przypiąć? W którą stronę? Bo przypnij tak będzie do źle. Do góry, tak żeby było do góry, tak. Nie, odwrotnie. Dziękuję. A, w ogóle to kabel. Proszę, teraz akurat nie będę mógł, ale za chwileczkę zacznę kontynuować za moment. Zmarła Anna Przybylska. Właśnie widziałem cię dziś. Dlaczego wyłączył? 35 lat taka młoda. Co się stało? Dzisiaj rano widziałem i co chciałem powiedzieć. W szoku byłem, bo cały weekend nie oglądałem wiadomości niczego. Raka miała. Klasyk, co? Gdzie mi raka? W trzustce. No taka chuda była. No. Że jest młodziutka, 35 lat. Ale. No dobra. Ale nie. Klasyk. Ostatnie czasy, gdzie się człowiek nie obejrzy to. Ale to tak naprawdę. On mi wyłączył. Ja zdążyłam zobaczyć, no właśnie, wyłączył, bo nie wiem, był co, czas. O co chodzi. Został. A tam był czas. Był czas na robienie innych rzeczy, ale. Tylko on może oglądać i słuchać nie. To, co on chce. Nie, chodzi, nie. Tylko chodzi o czas. Teleekspres jest po to, żeby powiedzieć, że jest piąta godzina. I tylko tyle. Można nie oglądać, tylko trzeba wiedzieć, kiedy jest piąta. Five o'clock. Połóż kamerę, a jak będziesz? Oprzyj mi rękę. Rozgrywisz kamerę i będzie tyle. Dobrze, dobrze. On to nagrywa. Ała. Nie nagrywam nic, tylko się przygotowuję się do tego, żeby sobie ze sobą pogadać, bo z tobą nie można. Ojejku. Będziemy na YouTubie? Nie, to. Nie, to już tak powiem. To. Jak nie? Wszystko na YouTubie. No jak nie dacie powiedzieć. Ale niektórzy się boją kamery, jaka taki sława. Pan u nas był. I Krzysiu mówi, żeby poczytał, że on nagrał. Jak się wystraszył, wyskoczył! Poważnie? Ojejku, ludzie boją się kamery, no. O nie, 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 nie. Mówią, że kłopoty z tego powodu wynikają. Takie, no jak gdyby ludzie różnego pokroju, no jakieś mają skojarzenia z obrazem seksualne przede wszystkim, bo to młodzież się, że tak powiem, strasznie podnieca wszystkimi kobietami, które widzi. Od wczesnej młodości. No i potem się, że tak powiem, wywnętrza na różnego rodzaju forach i wszystkie swoje, anonimowo wszystkie swoje wypowiadają, wszystkie swoje no, seksualne jakieś tam myśli dzikie. Jak to wild things. Każdy jest anonimowy. No właśnie, każdy jest anonimowy, oprócz tego, kto pokaże twarz i to się ujawni. I wtedy się okazuje, że każdy jest grzeczny, potulny i tak. Jak tam po weekendzie? Michałku, czy do końca października zrobi zdjęcia w telefonie? Tak, zrobię, spokojnie zrobię. A co, to brodę zapuszczasz przed weekend? No, miałem się gość, zapomniałem. Ale czemu tak dziwnie, tu jesteś, a tu nie masz brody tu? Tylko tu z boku. Nie mam tutaj na brzegach. Ja wiem, że tak sobie wygoliłem. Nie. Fajnie. Jutro przyjść? Tak, co dobrze, się dobrze, tak, bo ja dzisiaj 4 godziny pracuję tylko tam.